I witajcie, jestem Hebi, witam was w pierwszym odcinku z naszej nowej serii, serii z Outlasta drugiego. Trochę już minęło, od kiedy nagrywałem Outlasta pierwszego i dodatek. I dzisiaj sobie rozpoczniemy jakby kolejną część z tego roku, z kwietnia, Outlast 2. Ja chwilę pograłem w Outlasta dwójkę, nie przyszedłem jej całej. I myślę, że to będzie dobry sposób, żeby się jakoś zaznajomić z tą grą. Więc zacznijmy nową grę. No ja zagram się na normalnym. W Outlast 2 występują sceny przemocy, sceny seksu, krew oraz wulgarny język. Miłej zabawy, to mnie zachęciliście. No jak w pierwszej części było to samo. Lynn Langerman to dziennikarka śledcza próbująca rozwikłać sprawę zagadkowego morderstwa ciężarnej kobiety w centralnej Arizonie. Ciele szef Blake'a Langermana, jej męża, asystenta i kamerzystę. Nagrywaj wszystko. Nie umiecie walczyć w obliczu grozy czekającej na was. Na pustyni możecie tylko uciekać, ukryć się lub zginąć. W swoich żonach i córkach będziesz miał największych wojowników w Elonach z bronią, która kadzi. Nie... No proszę, ale ja cię nie proszę o nic. No, trochę pograłem, nie przyszedłem całej. No i jest jakiś tam progres w porównaniu do pierwszej części czy Whistleblowera. Okay. Podejrzliwa kobieta. Pewnie, pewnie. Możemy sobie coś tam nagrać. No klasycznie, kamera, tak. Okej. Jedziesz. Nie, to jakaś internetowa dziennikarka. No, why not? Wow. Oh god. Outlast 2. I wybaczcie, jeśli czasami się nie przestraszę, a jakiś internetowy inny gracz się przestraszył. Jeśli spytacie dlaczego, bo jesteśmy w szkole. Znaczy, nagrywanie ma to do siebie, że już nie ma tego takiego klimatu. To Jessica, first place. Mogę, nie mogę klęknąć ani nic. Okej. Okay. Jesteśmy dzieckiem jakby. To my jesteśmy tym chłopcem, tak? Która to... To jest Jessica, tak? Okej. Okay. Jesus!
Safe as hell. Znaczy, no, tak jak mówiłem, nagrywanie horrorów ma to do siebie, jest szósta, ale wieczorem czy rano? Znaczy, jest dosyć ciemno, ale jeśli jest to zima, chociaż nie wiem, jak to jest w Ameryce, gdzie my jesteśmy? North Dakota, South Dakota. Dobra, nie będę się. Będę starał się nie popisywać, bo to jest w końcu horror. Ale no, tak jak mówiłem, granie w horrory i nagrywanie traci już taki swój klimat. Ja pewnie będę przechodził jeszcze raz tę grę, żeby napisać recenzję, ale no. I to jest nawiązanie do Leśnienia. Do Leśnienia filmu, nie pamiętam z którego roku, do horroru na podstawie powieści Stephena Kinga. Krew, która zalewa. No i co? Stukaj wielokrotnie. Stukaj. Nie klikaj. Aha, jeszcze taki szczególik. Gra mnie na niezaktualizowanej wersji i sobie wyłączyłem aktualizację. Lynn. Niezaktualizowanej wersji, ponieważ ta wersja jest jakby trudniejsza. W sensie takim, że. Znaczy, bo podobno uprościli. Uprościli w patchu. Ten. No, łatwy poziom. Jak dla mnie nie ma to sensu. No to okej, to jest takie. Okej. Możemy obejrzeć ten materiał, który nagraliśmy. Mogę przybliżać, mogę oddalać. Okej. Coś tu mamy. Bandaż mamy, tak. To jest nowość. Mamy w ogóle taki ekwipunek, jak możemy zobaczyć te nagrania. Mamy baterie i mamy bandaże. Generalnie nowość, znaczy bardzo dobrze moim zdaniem to zrobili, że teraz jakby nie mamy. W pierwszej części mieliśmy, że jak nagrywaliśmy jakieś ważne wydarzenie, to nam się robiła notatka. A tu teraz mamy to nagranie plus komentarz Blake'a. To jest. Więc jak dla mnie. Ktoś ci ptoszka. Okej, zobaczmy to nagranie. Okej. Więc no. Tak jak mówiłem. Nie mamy jakby to tak nazwać. Nie mamy takich notatek, tylko po prostu mamy nagranie z komentarzem. Więc no. Więc też fajnie. Ja będę starał się tak troszeczkę ograniczyć chodzenie z tym. Światełki tylko tam w jakichś tam momentach, kiedy totalnie nic nie widać. Tak troszeczkę nie rozumiem logiki Blake'a, ale to zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. No, kogoś pilota ci oskurowali.
Znaczy, no właśnie. Przeżyliśmy wypadek, tam widział, że oskurowali tego... tego całego... Chciałem powiedzieć kapitana. Tego całego... No jak on się nazywa? Pilota. A mimo wszystko... Puka właśnie do pierwszych drzwi. Już nie idę się ze światłem. Aha, to jest ta wioska. No tak troszeczkę nie żyje. Okej. Okay. Masz, to sobie możecie przeczytać. A więc tyle za ciebie, mam nadzieję, że wybacz mi, że zostawięcie, a Bóg wybaczy mi to ostatnie przewinienie. Wiem, że trzeba było złożyć je w ofierze, nie, ale jestem rozdarty wewnętrznie, nie zniosę już życia, aby koniec. Okej, na zawsze twój. No i ten, te notatki też się zapisują w takiej formie nagrania. Więc no, o. Okej, rozumiem, nie jestem tu mile widziany, spoko. O! Co wy macie z tymi ofiarami? Powaleni wszyscy, powaleni! O, ci się oczy świecą. Znaczy to przez nagranie. To nie wygląda zbyt ciekawie. Tak wam powiem. Nie pukaj, kretynie. Przed chwilą widziałeś jak... Jak wszyscy... Jak wszyscy uciekają. Znaczy, uciekają. Chowają się przed tobą, a ty... Dzieci. Obejrzmy to sobie. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Okej. Coś tam przegapiłem, ale nie wiem nawet co. Tok. No. Nie przestraszyłem się. Nie dlatego, że... Tutaj, nie wiem, udaje czy coś. Po prostu... Po prostu, no... To było w demie. Już. I też, no... I też jakby nie patrzeć... Grałem już ten kawałek, więc wiem, co mnie czeka. Ja nie wiem, czy coś mnie śledzi, czy coś. Okej, od kiedy ty znasz łacinę? Bo to jest chyba po łacinie, zgadza się? Okej. Lament akuszerki. Dziecię nadchodzi, szykuj nóż. Dziecię nadchodzi, czas ciąć już. Matko wroga splamionego, Bożego stworzenia grzechem poratowanego. Aleluja, wstrzymaj burzę. Nie musim czekać już. Wróg się rodzi wbrew naturze. Świątynna brama wbije nóż. Dziecię rośnie, rośnie też brzuch. Dziecię rośnie, piekielny brzuch. Ezechiel gotów z ostrzem dłoni. Niech nikt przy bramie od modlitwy nie stroni. No powiem, ostre świry. To co to jest?
sporo krwi. Jakiś taki krzyż dziwny z takimi kołami. Są ciała tych dzieci, tak? Krzyż. No, niestety. Chodziliśmy sobie po ciałach. Nie pierwszy, nie ostatni raz, no. No, oczywiście, w każdym horrorze musi być bujany kucyk. Uśtawki, lalki. Dobra, już zmieniam. Okej. Zapisywanie. To dobrze, bo pewnie tu zaraz zdechnę. Rozwalona chata. No bo to się powinno zacząć. Właśnie. Podnieść baterię. To trzeba będzie zrobić taką troszeczkę. Zniknęła. Okej, wejdźmy najpierw tutaj może. Bo tu mamy baterię. To jest zamknięte, zamknięte. Weźmy sobie bandaż. To jest w ogóle jakiś inny krzyż. Satanissima. Inimical Day. No tego nam nie planuję zasuwać. Okej, tu trzeba szybko właśnie przejść, bo tamta co tak gadała, by nas troszeczkę zaciukała. Więc no. Nie czołgaj się. Kucaj co najwyżej. Ale się nie czołgaj, co tam jest? A lampkę. Znaczy lampa. Lampka. Troszeczkę mnie poskładało. No to szybko, żeś się z tym pogodził, synek. Ja nie wiem, czy bym się tak pogodził z tym, ale... Ale co kto lubi. Ha. Okej. Okay. Oh fuck. Wyłącz to. Nie powiem, troszeczkę się wystraszyłem.
Fuck. Fuck, wróciłem się. Ała. Ja przepraszam was. Okej. Tak jakby im troszeczkę odwaliło. Okej. Kochanie, bądź silna papa na każdym przypadku, że Bóg pokazuje nam nasze grzechy. Właśnie musimy się z nim zmierzyć. Aha. Okej. To było bardzo... W ogóle ile on baterii? Dwie. Okay. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. All of this has been here. Nobody knows about it. It's not possible. Fuck. Okej. Okay. A, to z tego. Okej, zamknijmy za sobą drzwi na wszelki wypadek. Znaczy, ja już tu byłem. Aha, Ewangelia. Rozważ... No to sobie możecie przeczytać. Okej. Tu mają swoją Ewangelię, tego knota. Także no, ja nie oceniam. Generalnie są jakimiś świrami religijnymi. Ad infer per aspera. Pójdź do więzienia. No, wydupiej. Bandaż się przyda. Jak widzieliście sami. No, odcinki będą tak jak wszystkie, po pół godziny tak mniej więcej. No i jest różnica między patrzeniem przez kamerę, a patrzeniem... A patrzeniem przez... Przez... Znaczy bez kamery, tak? A po co mam wchodzić do szafy? Nie radźcie mi takich rzeczy. Rozdział 11. 11,7, tak? Okej. Okay. Sobie możecie zatrzymać, przeczytać. No to jest pełno tych. Lynn!
Ale ty jesteś skoczna. Ja w sumie też. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. There. No idź, 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 idź. No i to jest bardzo dobra postawa w horrorach. Uciekać jak najdalej, nie przeszukiwać, nie sprawdzać co się dzieje. Po prostu uciekać. Nie mogę się za bardzo rozglądać. Czekaj na... No i dostałem w pysk. Co mnie tam dotyka? Ty jesteś nim czy ją? God doesn't love you. Not like I do. No i znowu lizanka. Ty jesteś nią czy nim? Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Jesteś... Jak jesteś kobietą, to jesteś dosyć płaska, dlatego się ciężko... Też twoja twarz nie przypomina kobiecej. O, trochę to on pomiata, ale wiecie co? To jest też dobry moment, żeby zakończyć. Takie mocne zakończenie na...
koniec pierwszego odcinka, więc jeśli ten film się sporo, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o co zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się sporo i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.